do męskiego? No właśnie. Proszę, o. Nawet stali klienci mieli dziś problem z wejściem do zaprzyjaźnionego salonu fryzjerskiego. Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu, gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o postawieniu ogrodzenia w tym miejscu. Grozi zawaleniem i to jest niebezpieczeństwo duże. Powód to po prostu zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców. Klienci, którzy pojawiają się tu od lat, są przekonani o tym, że to kwestia chwili, zanim dojdzie do tragedii. Usiłowałam wejść po tym chodniku rozwalonym. Właśnie na szczęście pan szewc ma takie wejście, że dało radę. Ogrodzenie przy ulicy Podgórnej 47 zamknęło możliwość przejścia przez pasaż dla pieszych, a tym samym dojście do niektórych punktów usługowych. Właściciele zakładów fryzjerskich ulokowanych w tym miejscu znaleźli wyjście z tej sytuacji. Na własny koszt wykuli dodatkowe wejście. Jednak aby dostać się do fryzjera damskiego, trzeba przedostać się przez zakład męski, prowadzony przez innego właściciela. Taka sąsiedzka pomoc. Biznes jakoś się kręci. Pozostaje pytanie, co z pasażem, który grozi zawaleniem. Mamy pisma do Urzędu Miasta, czekamy za odpowiedzią. Co dalej będzie, na razie nie wiemy. Pytają właściciele wszystkich lokali usługowych przy Podgórnej 47. Pan Wiktor od ponad 30 lat prowadzi tu zakład szewski. Jak zaznacza, widział niejedno. Dziwi się, że w tak oczywistej sprawie nikt nie podejmuje działań, czyli nie remontuje tego miejsca. Remont tego to już miał być przeprowadzony w 2012 roku, to co słyszałem, nie? No ale tak zwlekali, że do tej pory i to grozi zawaleniem, bo to faktycznie, że przynajmniej tamta strona to już jest zamknięta, nie? Jak słyszymy w magistracie, urzędnicy doskonale znają tę sprawę, pracują też nad jej rozwiązaniem. Obecnie na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej opracowywana jest dokumentacja dotycząca remontu podestów zlokalizowanych w obrębie pasażu. Założenie jest takie, żeby do końca tego roku ta dokumentacja była gotowa i z informacji, które posiadam, wiem, że już jest ona na ukończeniu i zostało też to zadanie wpisane do projektu planu budżetowego na rok 2015. Jak dodaje dyrektor Departamentu Inwestycji Miejskich, część z właścicieli lokali usługowych już zadeklarowała, że dołoży się do tej inwestycji. Jej szacowany koszt to 400 tysięcy złotych.